też w pewnym momencie powiedzieli, że dobra, stop, ja już nie chcę, ja się ejektuję z tego, ciągnę za to dźwignię, katapultuję się z tego rozwiązania. No i idę w swoją stronę. ma YouTube, z tej strony Michał, i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy my, jako branża, na pewno dobrze rozumiemy zasadę DRY. I teraz zanim zacznę w ogóle od o definicji DRY i od tego, dlaczego właściwie ją stosujemy, to chciałbym najpierw trochę umotywować, dlaczego postanowiłem nagrać oddzielny film o, wydaje się, prostej zasadzie, której, którą prawie wszyscy znają. No i wynika to trochę z tego, że ja w swojej karierze, pracując zwłaszcza w dużych codebase'ach, w dużych organizacjach, zauważyłem, że wiele razy niezrozumienie tego, co oznacza niepowtarzanie się, no powoduje, to, powoduje to, że ten kod rozrasta się w taki sposób, w który my potem, dołączając do jakichś projektów, nie za wiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. I po drugie, jest też taka tendencja, że dla osób, które są nowe w branży, które dołączają, które przychodzą na rozmowy rekrutacyjne. Oczekujemy, że będą znały właśnie takie trzy fundamentalne zasady, jeśli chodzi o programowanie. Pierwszą oczywiście jest SOLID, drugą jest KISS, czyli Keep It Simple, no i trzecią jest właśnie DRY, czyli Don't Repeat Yourself. No i teraz myślę, że warto byłoby zacząć w ogóle skąd się wzięła ta zasada Don't Repeat Yourself. Ja osobiście też kiedyś ucząc się takich fundamentalnych zasad, najpierw szukałem ich oczywiście gdzieś tam w internecie. Okazuje się, że jest taka książka, która jest źródłem tej definicji, jest takim pierwszym miejscem, w którym faktycznie wprowadzono to pojęcie, i jest nią książka Pragmatyczny Programista. Ja akurat mam taką wersję z tytułu 20. 20 rocznicy wydania pierwszej edycji. No i słuchajcie, myślę, że nawet trochę na przekór temu, jak na co dzień w naszych materiałach trochę mówimy o różnych definicjach, ja postanowię sobie zacząć trochę od definicji tego, co faktycznie jest w książce, no bo ona jest ważna, jeśli chodzi o nasze dalsze rozważania. No i teraz słuchajcie, definicja ogólnie dry według tej książki brzmi mniej więcej tak. Ja trochę nadam też kontekst temu, skąd się faktycznie ta definicja wzięła. Ona brzmi mniej więcej tak. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych musimy odnajdywać i zmieniać reprezentację pewnych elementów wiedzy. Problem w tym, że wiedzę można łatwo powielać w tworzonych specyfikacjach, procesach i programach, a każde takie pojawienie jest zaproszeniem do koszmaru konserwacji. Wydaje nam się, że jedynym sposobem tworzenia niezawodnego oprogramowania, które w dodatku ułatwia współpracującym z nami programistom rozumienie i konserwację kodu, jest przestrzeganie zasady DRY i teraz uwaga definicja, każdy wycinek wiedzy musi mieć dokładnie jedną, jednoznaczną i oficjalną reprezentację w ramach systemu. No dobra, czyli sporo jest tutaj mowy o konserwacji i sporo jest tutaj mowy o wiedzy. No i teraz pytanie: jak my, jako programiści, przynajmniej z mojego doświadczenia, oczywiście też zapraszam Was w komentarzach do niezgodzenia się ze mną: jak co do zasady my odbieramy DRAY no, w naszym kodzie, w naszej codziennej pracy? Po pierwsze, Słysząc "nie powtarzaj się", od razu zaczynamy myśleć o takim świętym gralu, jeśli chodzi o branżę ID, czyli o reużywalności. No, bo jeżeli jesteśmy w stanie zbudować nasz kod w taki sposób, że będzie można z niego korzystać w wielu mi w miejscach, wiele razy, a my jako programiści jesteśmy raczej z zasady no, takimi leniwymi bestiami, no to znaczy, że tak naprawdę narobimy się mniej. Kasa właściwie ta sama, nie trzeba tak naprawdę się śpieszyć, wszystko jest już gotowe, można po prostu z tego korzystać wielokrotnie. Trochę przez odwrotność do tej zasady, czy może celu jakim jest reużywalność, mamy unikanie redundancji, no i oczywiście ono jest związane m.in. z to potrzebą konserwacji w naszym kodzie, czy ogólnie refactoringu. No jeżeli będziemy unikać redundancji, chociażby w jakiejś tam logice no to spoko, będzie to gdzieś tam w jednym miejscu, które można faktycznie zmieniać po prostu raz i unikać chociażby takiego e, shotgun surgery, takiego code smellu, którym musimy latać po tym naszym całym kodziku, czy po jednym dużym monolicie, czy po wielu serwisach i zastanawiać się, czy faktycznie ta logika została zmieniona we wszystkich miejscach i czy na przykład poprawiliśmy jakiś błąd e, wszędzie tam, gdzie faktycznie ta logika występowała. No jeżeli mówimy też dalej o reużywalności i unikaniu tej redundancji, no to z automatu mówimy też o... Abstrakcjach, tak? No, bo żeby faktycznie jakoś wyekstrahować tą logikę i móc z niej korzystać w wielu miejscach, będziemy prawdopodobnie wprowadzać jakieś abstrakcje. No i taką ostatnią rzeczą, o której ja przynajmniej sobie myślę, jeśli chodzi o takie unikanie powtarzania się, to jest taka zasada Single Source of Truth. Ona jest dużo bardziej umocowała się, powiedzmy, jeśli chodzi o systemy rozproszone. Ale ma też miejsce i często też o tym wspominamy na kanale, ma też zastosowanie oczywiście w takich typowych monolitycznych codebazach. No dobrze, i jak ten drive właściwie się przejawia w takich typowych projektach informatycznych? By default, jeżeli widzimy kawałek kodu, który wygląda na taki sam, no to to, i jest w ramach jednej klasy, no to oczywiście bierzemy go. Ekstrahujemy do oddzielnej metody. Jeśli on występuje faktycznie ten kod w wielu metodach tej klasy, no i już korzystamy z tej jednej metody. Kolejna rzecz, jeżeli faktycznie widzimy, że logika, chociażby z tej metody, jest potrzebna w wielu miejscach, ona się powtarza, została może przekopiowana albo jest bardzo podobna, no to zazwyczaj wygląda to tak, że zaczynamy faktycznie tworzyć tą abstrakcję, wyciągać tą logikę do oddzielnej klasy i reużywać ją w różnych miejscach. Oczywiście, są też takie casey, które, które są chociażby. Mamy logikę, która jest taka cross-cutting, czy mamy może jakieś połączenia z różnymi SDK. Chcemy ułatwić sobie życie jako swojemu zespołowi albo innym zespołom w ramach naszej organizacji. No i wtedy mamy chociażby takie klasy utility, czy po prostu różne zbiory takich przydatnych funkcjonalności, które ekstrahujemy gdzieś na zewnątrz i korzystamy z nich. Wspólnie publikujemy je chociażby jako nugety, jako NPM, -y, czy jakieś inne paczki mavenowe, zależnie od tego, jakiej technologii używacie. I dzielimy się z nimi tak, żeby faktycznie nie trzeba było na przykład jeszcze raz implementować może specyficznego logowania dla naszej organizacji albo specy specyficznego dostępu do bazy danych. No bo co do zasady, jeżeli napiszemy to raz, to po prostu no, będziemy z tego korzystać wielokrotnie bez potrzeby palenia czasu na to, żeby robić to za każdym razem od początku. Dalej oczywiście takie przypadki występowania też drive w projektach, to jest oczywiście logika biznesowa. My też o tym często mówiliśmy w naszych materiałach, gdzie faktycznie chcielibyśmy mieć unikać takiej fragmentacji wiedzy o tym, jak wykonać, czy jak obronić jakąś regułę gdzieś w naszej aplikacji i to też będzie powód, dla którego będziemy albo ekstrahować to właśnie do jakiejś tam oddzielnej klasy albo w ogóle wyciągać do oddzielnego modułu albo serwisu zależnie od naszej architektury wdrożeniowej. No i oczywiście są też takie mm, trochę poboczne zastosowania te, te, tego podejścia DRY czy ogólnie reużywalności tu chociażby możemy sobie powiedzieć o strukturach danych, czyli albo o jakichś kontraktach, którymi się Dzielimy albo w ramach naszej, naszego rozwiązania, albo pomiędzy serwisami, chociażby wymieniając te kontrakty między sobą. No i w przypadku chociażby warstwy danych, gdzie faktycznie też będziemy starać się unikać tej redundancji, zresztą model relacyjny o tym wspomina, żebyśmy starali się normalizować i, i unikać powielania chociażby tych samych informacji w różnych strukturach danych, w różnych tabelach, jeśli chodzi o chociażby bazy sql -owe. No i właśnie, i teraz. Myślę, że to wszystko, co teraz Wam przekazałem, to jest raczej taka oczywistość, którą Wy znacie na co dzień z pracy z kodem, niezależnie od tego, czy jesteście juniorem, czy regularem, do których zwłaszcza ten materiał kieruje, lub jesteście seniorem, czy lidem. Myślę, że zgodzicie się z większością tych argumentów, które teraz przedstawiłem, czy w ogóle może nawet nie argumentów, tylko przypadków użycia, też często na naszym kanale słyszeliście o tym, chociażby w materiale o modelu i o agregacie, o takiej właśnie unikaniu fragmentacji, o single source of truth. No to teraz pytanie: No dobra, Michał, to przygotowujesz sobie ten materiał, mówisz dobra, do nas już te dobre parę minut o tym, że jakieś te problemy z tym Dry są, ale wszystko to, co wymieniłeś, właściwie jest tym, co używamy na co dzień w naszym, w naszym kodzie. No i to działa. No to o co właściwie chodzi? No i to jest świetne pytanie. Dlatego teraz przeskoczmy sobie do kodu i zobaczmy, na jakie problemy możemy napotkać, używając podejścia DRY no, w dość, powiedzmy, bezmyślny sposób. Przeanalizujmy sobie potencjalne problemy, jakie możemy napotkać, no, stosując zasadę, jaką jest DRY, na bazie takich dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz typowa aplikacja biznesowa oczywiście e-commerce, żeby nie było za trudno w ramach której w tym momencie mamy jednego stakeholdera i jeden taki kanał sprzedażowy, którym jest typowe B2C. I teraz z takich inicjalnych informacji, które dostaliśmy od naszego stakeholdera, no musimy stworzyć taki, taką, taką bazę, która pozwala naszym klientom, klientom indywidualnym dodawać zamówienia, modyfikować te zamówienia, jeżeli rozmyślili się i chcą może zmienić jakieś produkty. No, i oczywiście submitować, akceptować warunki oraz koszta całego takiego koszyka, w tym przypadku raczej zamówienia, tak sobie to nazwijmy, razem z kosztem, który widzieli w momencie akceptowania. Czyli tutaj nawet nie będziemy się bawić w jakąś bardzo wysublimowaną logikę. Zobaczcie, że ten interfejs, który tutaj mamy, jest bardzo, bardzo prosty i dość charakterystyczny ogólnie dla takich aplikacji krudowych. Jak zobaczymy sobie w implementację, implementację w wersji V0. To tak naprawdę, jeśli chodzi o, o tą logikę, jak ona mniej więcej wygląda, to mamy takie DTO, które gdzieś tam przychodzi sobie do nas z warstwy API, z niego budujemy sobie nasz model faktycznego zamówienia, taki, który będziemy zapisywać gdzieś do bazy danych. Mamy jakieś dodatkowo obliczenia związane przede wszystkim z wyliczeniem, jaki będzie końcowy koszt tego zamówienia, koszt transportu. Produkty, które wybraliśmy, musimy je znaleźć w jakimś katalogu, w którym, który znajduje się oczywiście w naszej bazie danych, przeliczyć je przez ilość tych produktów, to liczyć jeszcze jakąś zniżkę. Zakładamy, że chcielibyśmy, żeby dla klientów, którzy kupują więcej niż 10% więcej niż 10 produktów, chcielibyśmy zaaplikować 10% zniżkę. No i oczywiście po podliczeniu tego wszystkiego chcielibyśmy podsumować tą końcową cenę w ramach naszego zamówienia. No, i zapisać ją w bazie danych. Czyli raczej taki typowy, krudowy scenariusz. I wygląda on, słuchajcie, dokładnie tak samo jeśli chodzi o aktualizację, bo oczywiście, jak zmienia się zawartość produktów, zawartość zamówienia o produkty, które ktoś może dodał czy usunął, no to oczywiście trzeba by ten koszt przeliczyć i jeszcze raz zaktualizować. I dokładnie to samo dzieje się w przypadku submitowania takiego zamówienia, czyli akceptowania jakby jego, jego warunków i przekazania go dalej do realizacji. No bo warto by było, żeby ta kwota, którą klient widział w momencie akceptowania, była taka sama, jak faktyczna ta kwota, którą zapłaci, bo może tam coś po drodze się jednak zmieniło, na przykład koszty związane nie wiem, z naszymi podwykonawcami, czy może koszty związane, nie wiem, z inflacją. Ktoś tam gdzieś trzymał sobie może to zamówienie i faktycznie submitował je dopiero po jakimś czasie. No i teraz myśl. Don't repeat yourself i ogólnie szeroko pojętej reużywalności. No, widzimy tutaj, że mamy no trochę taką redundancję, bo co do zasady, ten kod związany z wyliczaniem kosztu zamówienia, no, jest albo taki sam, albo bardzo, bardzo podobny i wygląda na to, że moglibyśmy coś z tym zrobić. Więc ja proponuję, żebyśmy od razu płynnie przeszli do pierwszej wersji stosowania tej naszej zasady Don't repeat yourself, gdzie wprowadziliśmy nową wersję naszego order serwisu, w której już faktycznie wydzieliliśmy sobie tą logikę do oddzielnej metody. Czyli mamy teraz metodę calculate total price, no, której raczej wydaje mi się, że nie ma dla was zaskoczenia, że po prostu wyekstrahowaliśmy logikę z tych trzech metod, które tutaj mieliśmy, czyli z add async, update async i submit async, wyciągnęliśmy ją do oddzielnej metody. Bez zmieniając jakby zawartości, bo wyszło nam, że ta logika jest podobna albo taka sama, więc po prostu możemy ją wrzucić w jedną metodę. No i teraz mija trochę czasu w ramach korzystania z naszej aplikacji. No i pojawia się pomysł, żeby do, dodać kolejny kanał sprzedażowy do, do tych naszych procesów, które faktycznie teraz obsługuje ta aplikacja. Wchodzi nam do gry kolejny stakeholder, którym jest powiedzmy sobie piękny Grzegorz, który tam załatwia najlepsze deale z różnymi z różnymi firmami, no i ja w sumie mówię tak, że no to w sumie te zamówienia co do zasady zachowują się tak samo jak te zamówienia B2C, ale jest tylko taki jeden mały mankament, że fajnie by było, żebyśmy jeszcze w ramach tego zamówienia wiedzieli, w ramach jakiej umowy operujemy, no bo my mamy jakieś tam ustalenia, które polegają na tym, że może jakieś mam takie reguły prawne, w ramach których się, ramach których się poruszamy, więc fajnie, żebyście też pilnowali w ramach składania zamówienia, żeby faktycznie umowa, której, z którą jest związane to zamówienie faktycznie zostało dodane. Więc idąc dalej w naszej implementacji, idziemy sobie do kolejnej wersji naszego serwisu. No i wydaje się, że nadal możemy trzymać się tej naszej zasady: don't repeat yourself i utrzymywać tą reużywalność naszego serwisu. No bo zobaczcie, że tak naprawdę w praktyce, skoro dodajemy tylko jakąś jedną propertę związaną z umową, którą jest Contract ID, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby faktycznie dodać ją po pierwsze do naszego DTO-sa. Po drugie, dodać ją gdzieś tam do naszego modelu danych, który sobie też zinkrementowaliśmy do wersji drugiej. No i dodać oczywiście jakiś typ, żebyśmy byli w stanie odróżnić, odróżnić nasze zamówienie B2C od zamówienia B2B. No, wydaje się, że na razie ten koszt wprowadzenia takiego IFA jest chyba raczej mały, a ta reużywalność tego naszego serwisu nadal jest dość wysoka. Więc wydaje mi się, że nie ma też sensu. Tutaj wymyślać i szukać jakiejś dziury. W całym ja widząc taki, taki kod, raczej bym go zaakceptował, że może iść na produkcję raczej będzie też w miarę jeszcze utrzymywalny. No i teraz idąc dalej, mówiliśmy sobie o reużywalności i redundancji, ale mówiliśmy też o abstrakcjach. Ja teraz sobie myślę, że fajnie by było, żeby w ramach tego naszego order serwisu można było niezależnie przetestować ogólnie tą logikę wyliczania wyliczania kwoty naszego zamówienia, no bo tutaj tak naprawdę jest najwięcej takiego mięcha związanego konkretnie z faktycznie logiką biznesową. No i z drugiej strony oczywiście, jeżeli okaże się też, że w aplikacji naszej mamy inne ścieżki w ramach których możemy skorzystać z, gdzie korzystamy z zamówienia, chcielibyśmy również sprawdzić jego koszt, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy faktycznie też skorzystali z jakiegoś współdzielonego rozwiązania. No i tutaj ja bym chciał Wam zaproponować takie rozwiązanie, którym jest wydzielony jakiś kalkulator czy serwis związany po prostu z, z wyliczaniem ceny i tak naprawdę jego implementacja polega na tym, że wydzieliliśmy sobie do oddzielnej klasy, którą jest price-service, którą też w ramach abstrakcji i-price-service gdzieś tam udostępniamy rejestrujemy w kontenerze i tak dalej, i no i tutaj tak naprawdę za wiele się też nie zmieniło, no bo wydzieliliśmy całą tą logikę, którą mieliśmy w naszej metodzie w ramach Order Service po prostu do zewnętrznej klasy, tak żeby można było z niej korzystać w różnych miejscach. No i co? Wydaje się, że nadal jakby nawet powiedziałbym, że ten nasz poziom reużywalności poszedł w górę, bo tak naprawdę możemy teraz celowanie używać naszego przeliczania ceny zamówień w różnych miejscach bez konieczności no, budowania całego tego order serwisu wraz z wszystkimi jakimiś tam jego mankamentami tak samo jeśli chodzi o testowanie nie będę musiał przygotowywać całego zamówienia tylko po to żeby przetestować jak faktycznie już na konkretnym na konkretnym gotowym zamówieniu gdzieś tam może zestabowanym czy może wyciągniętym jakimś przykładowym możemy po prostu sprawdzić jak będzie wyglądała jego końcowa cena czy tam końcowy koszt no i dobrze no i oczywiście nie jestem w stanie Wam pokazać, jak wygląda upływ czasu w takim, w takim codebase, gdzie wielu deweloperów pracuje i oczywiście dodaje kolejne funkcjonalności, ale załóżmy, że minęło chociażby, nie wiem, 3, 5... Few moments later. ...deweloperzy pracują w tym codebase i teraz wraca do nas e, nasz stakeholder związany z kanałem B2B i mówi coś takiego. Słuchajcie, bo wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, Mamy te nasze umowy, które zawieramy z naszymi kontrahentami, i one dotyczą raczej głównie takich, takich rzeczy związanych z legalem, z typowymi jakimiś tam prawnymi aspektami. Ale ja sobie myślę, że w ramach naszej umowy moglibyśmy też ustalić jakieś ceny takie docelowe w ramach naszej współpracy. Tak, żeby faktycznie ci nasi kontrahenci dostali już taką stabilną cenę, która się będzie utrzymać przez 6 czy 12 miesięcy, dzięki czemu też nie będą musieli się przejmować chociażby inflacją, czy ogólnie będą mogli sobie założyć, że cena, którą też oferują swoim klientom, jest względnie stabilna przez dłuższy okres czasu. No i ja bym chciał, żebyście teraz, wy jako deweloperzy, w ramach, tej, w ramach tego naszego wyliczania ceny dla naszych zamówień, no uwzględnili faktycznie taką logikę. No i teraz idąc sobie do już wersji czwartej tak naprawdę naszej aplikacji, no musimy sobie jakoś z tym wymaganiem poradzić. No i teraz słuchajcie, w ramach tej naszej metody wyliczania ceny dla zamówienia, no niestety będziemy musieli zacząć troszkę tą logikę branchować. No bo chociażby w przypadku ceny, którą do tej pory wyciągaliśmy z katalogu produktów, no nie możemy tego już robić w przypadku B2B, no bo mamy jakoś ustaloną cenę na poziomie umowy. Więc, w przypadku, gdy order type równy jest order type B2B, będziemy sobie zaglądali do innego miejsca, innej zależności, którą jest kontrakt service, w ramach którego no, dostaniemy po prostu informację, że jest jakiś, dla jakiejś umowy, jakiegoś kontrakt ID, jeżeli zapytamy o jakiś konkretny produkt, dostaniemy cenę, która została już ustalona upfront, zamiast ciągnąć się już gdzieś tam z naszej konfiguracji produktu, z jakiegoś naszego katalogu, niezależnie od tego, czy ta cena jest. Wyższa czy niższa niż ta, którą sobie umówiliśmy się, na którą się umówiliśmy w ramach tej umowy. No i teraz jaki jest? No, oczywiście, jakby jeszcze tam różne rzeczy związane chociażby z zniżkami, z jakimś discountem, no też nie mają sensu, skoro mamy już jakieś konkretne ustalenia na konkretne produkty w ramach konkretnej umowy, to oczywiście też warto było zachęcać klientów B2C, żeby faktycznie brali więcej i dostawali zniżkę, ale w przypadku, jeżeli z kontrahentami B2B ustalamy już cenę produktów na poziomie umowy. No to może nie ma sensu w ogóle żadnej zniżki aplikować, bo ona zapewne jest już wliczona w jakąś tam cenę ustaloną jednostkową dla tych produktów, które ustaliliśmy na poziomie umowy. No i teraz e, zauważcie, że trochę zaczyna nam się ta, ten, e, ten serwis troszeczkę komplikować. Ja tutaj zauważam taką jedną rzecz, o której, sobie, o której sobie jeszcze zaraz powiemy, ale wydaje mi się, że ta logika trochę zaczyna nam się rozjeżdżać, ponieważ. Z jednej strony mamy logikę, która jest wyłącznie dla B2C i właściwie wszystko to, co jest poza tym poza tym IFem związanym z B2B, w większości aplikuje się raczej do B2C. Znowuż to co jest w tym B2B tak naprawdę przekreśla całą tą logikę, która jest związana z dotychczasowymi zamówieniami, zarówno tymi B2C, jak i wcześniej B2B i generalnie zachowuje się zupełnie inaczej niż do tej pory pozostałe zamówienia. No, okej. Okay, powiedzmy sobie, że jesteśmy sobie w stanie żyć jeszcze z tym, jak to teraz wygląda. No to pójdźmy jeszcze kawałek dalej, bo tak jak może większość z was, może część z was przynajmniej wie, ale bywa też tak, że część kontrahentów, czy może jakieś zamówienia publiczne, które się pojawiają, nie zamierza składać zamówień, żeby dowiedzieć się, jaka będzie faktyczna końcowa cena jakichś produktów, jakiejś grupy produktów, tylko zamiast tego składa po prostu jakieś zapytania ofertowe w ramach którego by chciała się dowiedzieć ile to mniej więcej będzie kosztowało no i teraz słuchajcie próbując gdzieś tam w wersji piątej ulepić to kolejne wymaganie które polega na tym żeby dowiedzieć się jaka jest faktycznie cena naszego zamówienia przed właściwie złożeniem tego zamówienia no ja zacząłem się troszkę zastanawiać czy my trochę nie zabrnęliśmy za daleko no bo zauważcie że mamy teraz price service który przyjmuje po pierwsze tylko order Cała logika, która znajduje się w tym Price serwisie, i tak już musi ifować na, na typy tego orderu, ale teraz, żeby jeszcze wykorzystać to, co mieliśmy do tej pory, i nadal korzystać z tych benefitów reużywalności niepowtarzania się, tak naprawdę musielibyśmy teraz, no co zrobić? Jeżeli istnieje zamówienie, które nie do końca jest zamówieniem, ale chcielibyśmy poznać, jakby na bazie tej samej logiki, reużywając ją, jaka będzie docelowa cena tego zamówienia, no to wydaje mi się, że nie będziemy mieli trochę wyboru i będziemy musieli wprowadzić jakiś kolejny typ zamówienia, którym będzie no, zapytanie ofertowe, które zamówieniem nie jest. Albo co gorsza, wprowadzimy w ogóle typ zamówienia, który nazywa się chociażby Not An Order. Tak? No bo właściwie inquiry, którego, z którego tutaj byśmy chcieli skorzystać, właściwie zamówieniem nie jest. No i teraz zastanówmy się, jakie właściwie, jakie właściwie tutaj. Korzystanie, jakie problemy napotkaliśmy tutaj, czy może jakie, w jakie pułapki wpadliśmy, korzystając troszkę bezmyślnie z takiego podejścia, może nawet nie tyle don't repeat yourself, co próby reużywania cały czas tego samego rozwiązania, które zbudowaliśmy gdzieś tam na początku. Po pierwsze, zauważcie, że mamy tak naprawdę trochę dwóch stakeholderów, którzy dyktują nam, jak ta logika ma wyglądać. Mamy stakeholdera, który driveuje kanał B2C, mamy też stakeholdera, który driveuje kanał B2B. I teraz bardzo łatwo mi jest sobie wyobrazić, że to, co mieliśmy do tej pory, to oczywiście było po prostu wybranczowanie logiki B2B albo B2C, ale jestem w stanie sobie oczywiście też wyobrazić, że będzie taka logika, która będzie trochę sprzeczna pomiędzy dwoma kanałami, tak? Czyli na przykład będziemy sobie wyliczać kwotę końcową, która będzie miała sens może. Dla zamówień B2B, ale dla zamówień B2C będziemy musieli w jakiś sposób zahakować w ogóle całą tą logikę. Albo nie daj Boże, dostaniemy wymagania nawet od stakeholdera związanego z B2B, od tego naszego pięknego Grzegorza, który powie: Słuchajcie, dla każdego zamówienia musimy zaaplikować ABC. I teraz oczywiście, ten stakeholder zna tylko proces B2B, nie zna procesu B2C i wcale go to nie obchodzi, bo dla niego oczywiste jest, że skoro on jest z kanału B2B, to jego tak naprawdę interesują tylko produkty B2B, ale my jako, że uspójniliśmy tą logikę i nie daj Boże jeszcze zapomnieliśmy po jakimś czasie, że faktycznie ona obsługuje różne kanały albo nie zapytaliśmy, że faktycznie chodzi tylko o kanał B2B, to zaaplikujemy zmianę, która potencjalnie może nie dość, że może i zadziała dla tego kanału B2B, dla order type B2B, ale z drugiej strony może się okazać, że, że zaczniemy liczyć cenę w nieodpowiedni sposób dla kanału B2C. No i fajnie, jeżeli mamy testy, które tego pilnują, no to jeszcze, jeszcze mamy szansę się z tego wybronić. Ale jeżeli się okaże, że nie mamy faktycznie testów, które może ten eczkiet akurat wyłapują, to może dojść do tego, że tak naprawdę współdzieląc logikę w ramach tych dwóch kanałów, dopuściliśmy, się, dopuściliśmy do tego, żeby w naszym systemie pojawiło się data. Corruption. To jest pierwszy problem. Drugi problem, jaki widzę, to jest tak naprawdę problem, o którym mówiliśmy już w ramach materiale, materiału o modelu i o agregacie. To znaczy wygląda na to, że chciąc reużywać tego samego modelu, tego samego kontraktu, którym jest DTO, i również tej samej logiki, którą jest wyliczanie końcowej ceny zamówienia, pozwoliliśmy sobie tak naprawdę na wepchnięcie dwóch, czy nawet trzech bytów, bo zamówienia B2B, zamówienia B2C. I zapytania ofertowego w jeden byt. I teraz, oczywiście, w tym codebase, który wam teraz pokazuje ta sytuacja nie jest aż tak szkodliwa, no bo nie ma dużo takiej logiki, która by zakładała, że po prostu coś jest zamówieniem. Ale jeżeli pójdziemy dalej i zaczniemy się zastanawiać, że może w przypadku logiki naszej aplikacji staramy się na przykład, dostając duże zamówienie, od razu ściągać od naszych podwykonawców, czy tam od naszych supplierów, ściągać dostawami jakieś produkty, tak żeby szybko dostarczyć chociażby. Takie zamówienie do naszego kontrahenta. I teraz, jeżeli ja bym chociażby pod zapytanie ofertowe stworzył jednak to zamówienie, które nie jest zamówieniem, no to wpadlibyśmy trochę w taką pułapkę, że zaczynamy przez przypadek generować różne procesy, które, nie daj Boże, jeszcze może w jakiejś architekturze zdarzeniowej zaczynają reagować na zdarzenia, które kompletnie nie mają sensu. No dobra, to był pierwszy przykład. Teraz przejdziemy sobie do przykładu numer dwa. Drugi scenariusz oscyluje wokół takiego podejścia typowego bardziej dla większych organizacji, w ramach którego staramy się, żeby dołączające zespoły lub zespoły, które zaczynają nowe projekty, miały już gotowe takie building bloki, które dotyczą co do zasady czy infrastruktury, czy takich cross-cutting concerns, z których mogą skorzystać zaczynając nowy projekt i nie zastanawiać się chociażby jak zająć się logowaniem, jak łączyć się do różnych elementów infrastruktury, chociażby w cloudzie, które może SDK, które Cloud Provider udostępnia no nie jest najpiękniejsze, więc w jakiś sposób je ulepszamy, czy ułatwiamy korzystanie naszym zespołom, czy chociażby ułatwiamy korzystanie z, konkretnie z jakiejś bazy danych, w naszym przypadku bazy SQLowej i ukrywamy to za jakąś abstrakcją, tak, żeby inni użytkownicy, inne zespoły, inni deweloperzy mogli po prostu wziąć sobie tą paczkę, zainstalować w swoim projekcie, no i po prostu korzystać. Ja sobie założyłem takie rozwiązanie, z którego korzystaliby potencjalnie inni użytkownicy, inni deweloperzy, inne zespoły. W którym po pierwsze zakładam sobie, że jest dość łatwe w użyciu, to znaczy udostępnia prosty interfejs, który tutaj widzicie, i Data Access, w ramach którego można co do zasady wykonać większość takich klasycznych operacji na rzecz bazy danych, czyli pobranie sobie czegoś, dodanie czegoś, zaktualizowanie czegoś, oczywiście obsługę jakiejś transakcyjności. Ale również rozwiązuje takie problemy, które często się w organizacjach pojawiają i z którymi na przykład nie chciałbym się borykać, zaczynając każdy kolejny projekt, no bo po prostu nie mam na to czasu. I chociażby może być to taki koncept jak jakieś customowe połączenie, może mam jakieś specyficzne podejście do tego, jak łączymy się z bazą danych, mamy w jakiś sposób, może specjalnie ukrywany connection string do tej naszej bazy danych, może on jest w jakimś. Environment variable, może jest w jakimś secrecie, No generalnie chcemy, żeby raz to zaimplementowane nie musiało być już jakby odkrywane na nowo, tylko żeby można było z tego skorzystać. No i żeby też oczywiście potencjalnie, jeżeli chcemy też może ukryć z jakichś powodów, nie wiem, security, to w jaki sposób jest w jaki sposób są realizowane różne operacje na rzecz bazy danych. No, to może fajnie też by było, żeby ukryć dostęp tej, do tej bazy danych i tylko korzystać z tych dobrodziejstw faktycznie tej naszej biblioteki, tylko w taki sposób, w jaki udostępniliśmy w naszym kontrakcie, którym jest iData Access. Kolejna rzecz, o której powiedziałem, czyli audyt. No, fajnie by było też, żeby no, wszyscy korzystali z tego audytu, no bo wiadomo, zwłaszcza w dużych organizacjach, kiedy pojawia się ktoś, przychodzi z zewnątrz i zaczyna zadawać dziwne i trudne pytania pod tytułem, kto zrobił XYZ, no to fajnie by było, żebyśmy mieli jakieś gotowe rozwiązania, które będzie takim standardem dla naszej organizacji, z którego wszyscy skorzystają i które po prostu będą mogli sobie zaaplikować w swojej aplikacji. No i to wszystko wydaje się być wygodne, łatwe do, do zastosowania no i wydaje się, że nie ma powodu, żeby inni deweloperzy, inne zespoły nie chcieli z tego korzystać. No i teraz słuchajcie, niestety... Z biegiem czasu, przynajmniej z mojego doświadczenia, gdy zbudujemy taką, takie, takie rozwiązanie, które z początku bardzo ułatwia wielu deweloperom pracę, zaczynamy dochodzić do takiego wniosku, że no, wszystko fajnie, tylko jest parę problemów. Po pierwsze, z jednej strony mamy tą łatwość utrzymania, łatwość konserwacji, o której mówiła książka Pragmatyczny programista, ale z drugiej strony pojawia się też problem, w którym Sprowadzając jakiś błąd, wprowadzając jakiś błąd, który musimy poprawić, czyli dodać, wydać jakąś kolejną wersję naszej paczki, no, może się zdarzyć tak, że musimy nagle w ramach chociażby warstwy dostępu do bazy danych, która nie jest co do zasady jakimś Rocket Science, jeżeli korzysta z niej cała organizacja, to tak naprawdę musimy orkiestrować zmianę we wszystkich zespołach, bo jeżeli to jest jeszcze chociażby breaking change, to tak naprawdę te zespoły. Po jakiejś zmianie gdzieś tam na poziom infrastruktury, może nie będą w stanie w ogóle z tego korzystać. Poza tym, może się okazać, że co do zasady, no, nie jesteśmy geniuszami, którzy są w stanie wymyśleć wszystkie use cases, y, które rozwiążą wszystkie problemy wszystkich zespołów. Co do zasady, wydaje mi się, że mogą, chociaż nawet możemy sobie spojrzeć na to rozwiązanie, które tutaj mamy, chociażby ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki user context, który, z którego oczekujemy, że przyjdzie jakiś user. Które zadeklaruje no, aplikacja, która korzysta z naszej paczki, no, będzie miała jakieś user ID. No i teraz pytanie: chociażby aplikacja, którą jest jakiś scheduler, która on-demand będzie wołała bazę danych i czyściła jakieś chociażby śmieci, czy jakieś może tymczasowe informacje, które były wymagane chociażby danego dnia, ale dalej są już niepotrzebne. No i teraz, co możemy zrobić? No, są dwie opcje. Po pierwsze, Możemy próbować hakować w jakiś sposób to rozwiązanie, które korzysta z jakiegoś użytkownika, albo możemy sobie jakiegoś użytkownika szczapę wymyśleć, który mamy nadzieję, że może nie zazębi się, może nie wejdzie w kolizję z jakimś innym identyfikatorem użytkownika. No i mając typ guid mamy nikłu szansę, żeby trafić, ale z mojego doświadczenia jest szansa, że jednak, mimo wszystko, na taką kolizję identyfikatorów trafimy. Druga sprawa. Skoro uznaliśmy, że yy, connection jest zamknięty na jakiekolwiek zabawy deweloperów z nim, tylko chcemy, żeby korzystali z linku to entities, chyba tak się nazywa to, to API, no to też wpadamy w taką pułapkę, w której no fajnie, tylko wydaje się, że w takim razie jeżeli mam jakiś problem performansowy, no to nie za bardzo jest jak go zaaplikować. No bo oczywiście możemy powiedzieć, że jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy organizacją, która pozwala na swobodne poruszanie się w różnych standardach, no to po prostu ktoś powie, że a ok, no to ja po prostu z tego rozwiązania nie korzystam, ale też często są sytuacje, w których próbujemy forsować dalsze używanie tej biblioteki, albo jest standard, który mówi, że z tej biblioteki zawsze korzystamy. No i teraz wpadamy w pułapkę, w której musimy w jakiś sposób, chociażby jako zespół, który utrzymuje tę bibliotekę, Wprowadzić zmianę, która pozwala na korzystanie jednak z czystego połączenia, uwzględnić te wszystkie aspekty, na które zakomitowaliśmy się, tworząc tą bibliotekę, i w jakiś sposób też znaleźć czas, żeby wprowadzić tą kolejną zmianę, no i też jakoś to utrzymywać. No i teraz słuchajcie, no wydaje się, że takie dwie, dwie proste, tak naprawdę, dwa proste przykłady, dwa proste scenariusze, a tak naprawdę, próba reużywania i niepowtarzania się w naszym kodzie, no nie jest wcale taka prosta. Więc. No, wpadałoby, żebyśmy do tego don't-repeat-yourself, do tego dry, który opisuje pragmatyczny programista, dołączyli również jakieś inne wzorce albo inne podejścia, albo może podejścia, które już może znacie, które pozwolą nam zastanowić się, do którego momentu faktycznie powinniśmy reużywać nasze rozwiązania, a w którym momencie mówimy stop, pora to wydzielić i pójść do, w różnych kierunkach, pójść separate ways. Zanim przejdziemy do różnych fancy wzorców, które nam mają pomóc, żebyśmy za bardzo nie zagalopowali się z tym naszym don't repeat yourself, czy ogólnie z tą naszą reużywalnością, no to warto powiedzieć o takich bardzo ludzkich aspektach inżynierii oprogramowania, które sprawiają, że trochę wyprowadzamy sami siebie na manowce. I pierwszym takim aspektem jest no, nasza skłonność do szukania podobieństw, tak? No bo jeżeli coś wygląda podobnie. To znaczy, że prawdopodobnie robi to samo. Jeżeli robi to samo, no to pewnie powinniśmy to wydzielić. I teraz to jest bardzo zgubne podejście, jeśli chodzi ogólnie o projektowanie oprogramowania w jakikolwiek sensowny sposób, no bo ono trochę nadbudowuje taki nasz instynkt pierwotny, czy tam jakieś tak, nasze takie skile z czasów pierwotnych, które decydowały o tym, że no ja biegając sobie z taką dzidą gdzieś tam po po jakichś tam łąkach, czy tam gdzieś tam w Afryce, no jeżeli nie byłem w stanie jednoznacznie rozpoznać jakiegoś drapieżnika, no to po prostu ginęłem. Więc trochę moje przetrwanie zależało od tego, czy moje rozpoznawanie podobnych, czy takich samych rzeczy, no jest wysoce rozwinięte. I tak naprawdę ten instynkt został z nami no, do dnia dzisiejszego. Co więcej, to wydzielanie podobieństw w ramach kodu jest niezwykle proste, bo tak naprawdę wszystkie ID, które... Otrzymaliśmy jako jako deweloperzy, czy, czy w ramach jakichś tam e, jakichś wersji Community, czy jakiś tam kupionych, czy jakichś tam chociażby nawet uproszczonych rozwiązań typu VS Code, no to co do zasady możemy zaznaczyć sobie kawałek kodu, kliknąć jakiś tam skrót, zależnie od tego, jakie mamy tam kimapy no i powiedzieć, wydziel mi to. Więc wydzielanie co do zasady jest bardzo proste, jeśli chodzi też o technikalia, ale wydaje się, że nie jest wcale takie proste, żeby zastanowić się, czy faktycznie ma to sens. Jak już mamy to wydzielone, zaczynamy budować sobie chociażby jakąś naszą zewnętrzną bibliotekę. Ogólnie o pisaniu bibliotek też sporo mówiliśmy na kanale, więc zachęcam do zajrzenia do materiału, który już o tym mówi. Jeżeli mamy raz coś już wydzielone, mamy jakąś bibliotekę, którą pielęgnujemy, dodajemy do niej kolejne feature'y i tak dalej, no to zaczynamy troszkę się do tego rozwiązania przywiązywać. I teraz jeżeli wydzieliliśmy sobie chociażby tą naszą Bibliotekę związaną z dostępem do bazy danych, dodajemy tam kolejne, kolejne featurey, przywiązujemy się do tego rozwiązania, bo dużo pracy w to wkładaliśmy. No jest to też moje, więc jestem dumny z tego rozwiązania. No to bardzo często mamy niestety problem z tym, żeby takie rozwiązanie porzucić, czy może zaakceptować, że nie zawsze powinno być aplikowane. Raczej jest tak, że, ok, no ja poświęciłem dużo czasu. No jest ta, jest, jest ta zasada DRY, która mówi, żebyście się nie powtarzali, żebyście reużywali już te rozwiązania, które mamy. No to skorzystajcie z tego rozwiązania, które ja przygotowałem, nawet jeżeli do końca nie spełnia Waszych wymagań. No dobrze, to są takie dwa podejścia, które są takie bardziej, bardziej ludzkie, nie związane konkretnie z jakimiś wzorcami, jeśli chodzi o inżynierię oprogramowania. No ale jest też parę takich zasad, które wydaje mi się, że te przykłady, które, przez które sobie razem przeszliśmy. No, łamią. Pierwszym jest, daj uwaga, pierwsza literka SOLIDU, czyli SRP Single Responsibility Principle, bo jak zaczniemy się zastanawiać, co w pierwszym przykładzie tej naszej aplikacji biznesowej, tego rozwiązania e-commerce, zaczęliśmy robić, to zaczęliśmy budować rozwiązanie, które to SRP łamie. A dlaczego to SRP łamie? No, bo to jest trochę też problem z tym, jak ludzie SRP rozumieją, bo ludzie zazwyczaj SRP rozumieją jako Jeden powód do zmiany to znaczy jedna odpowiedzialność, którą się ta, czy nawet bardziej jedna odpowiedzialność, za którą ta dana klasa odpowiada. Ale bardzo często jeden powód do zmiany to nie oznacza jednej odpowiedzialności w sensie przeliczania chociażby ceny, tylko to jest bardzo często jeden stakeholder, przed którym odpowiada ten fragment kodu, ten fragment wiedzy, ten fragment naszej nawet może organizacji. Który nie powinien wpadać potem w taką pułapkę, w którą my wpadliśmy, w której zastanawiamy się, kogo mamy bardziej słuchać? Czy mamy bardziej słuchać e, naszego stakeholdera, jeśli chodzi o kanał B2B, czy mamy myśleć o tym, czy może jednak ten stakeholder, jeśli chodzi o kanał B2C, jest ważniejszy? No, ciężko teraz odpowiedzieć na to, ponieważ postawiliśmy się w sytuacji, w której nasza, nasze rozwiązanie tak naprawdę odpowiada przed różnymi stakeholderami i ma w związku z tym dwa powody. W naszym przypadku dwa powody do zmiany. Czasem może być jednak tak, że OK, okazuje się, że może warto byłoby, albo nie mamy innego wyjścia, niż po prostu część tych naszych funkcjonalności, część tej naszej logiki biznesowej współdzielić. Mamy chociażby w naszym przypadku te dwa kanały B2B i B2C, które ostatecznie staną się może dwiema różnymi usługami w jakimś tam środowisku rozproszonym. No i teraz będziemy musieli zdecydować. Pod kogo dostosowuje się docelowo ten nasz pricing serwis, który zostanie prawdopodobnie oddzielną usługą. No i teraz, jeżeli tego nie zdecydujemy już na początku, wydzielając te usługi, no to wpadniemy w taką pułapkę, która też trochę zahacza o to, o to SRP, o którym mówiliśmy. To znaczy, nie będziemy wiedzieli, przed którym stakeholderem odpowiadamy, albo przed którym zespołem odpowiadamy, albo który zespół ma tak naprawdę prawo przyjść i powiedzieć nam, że. Algorytm, którego używamy, jest nieprawidłowy, albo zasady, którymi, którymi rządzi się nasza aplikacja, są nieprawidłowe. Więc zamiast zamiast zastanawiać się już ad hoc, w momencie, w którym jakaś zmiana przychodzi do naszej aplikacji, kto ma władzę nad tym, w jaki sposób się zmieniamy, warto byłoby chociażby skorzystać z kontekst map, które zresztą szeroko omawiamy w naszym kursie DDI, które pozwalają zdecydować gdzieś tam upfront już na poziomie strategii całej architektury. Powiedzieć sobie, czy to nasze rozwiązanie jest po prostu generyczne i wszyscy akceptują to, że ono rozwiązuje część problemów, ale może nie wszystkie i coś muszą sobie doimplementować, albo decydujemy, że chociażby mamy albo dwie usługi, albo usługę Pricing Service, która jest stricte dostosowuje się na przykład do B2B, bo wiemy, że B2B, jeśli chodzi o nasz biznes, jest ważniejsze niż B2C. Kolejna rzecz. W obu scenariuszach, tak naprawdę wprowadziliśmy sobie abstrakcję, no i zwłaszcza w tym drugim przypadku, jeśli chodzi o dostęp do bazy danych, no to... No zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Jaki jest właściwie koszt tej abstrakcji, którą wprowadziliśmy? No bo co do zasady, właściwie ten zysk, który tam mamy, na tą chwilę jest raczej niewielki, no bo audyt właściwie każdy mógłby sobie zaimplementować. Albo skopiować w, z jakiegoś tam przykładu, który, sobie, który byśmy udostępnili. Po drugie, żeby dostosować ogólnie tą abstrakcję do wszystkich interesariuszy czy wszystkich konsumentów tego naszego API, no, musielibyśmy poświęcić bardzo dużo czasu. I może się właściwie okazać, że też ukrycie tą abstrakcją, chociażby w przypadku tej bazy danych, tego, z jakiej faktycznie bazy danych korzystamy pod spodem, czy to jest baza relacyjna, czy to jest jakaś baza NoSQL-owa, może po prostu nie mieć sensu, bo w myśl tak naprawdę reguły JAGNI, you ain't gonna need this, może się okazać, że ta abstrakcja jest po prostu zbędna i tak naprawdę dorzuca tylko cognitive loadu, dorzuca tylko jakby kolejnej warstwy, której my musimy analizując kod zastanawiać się, co nam się właściwie dzieje, bez żadnego zysku. Dla nas, jako dla programistów, czy ogólnie dla nas jako organizacji. No i idąc dalej też, jeśli chodzi o tą bibliotekę, warto się też zastanowić, jeżeli już ustalamy, że faktycznie zostajemy w, w takim rozwiązaniu, z którego wszyscy korzystają, no to może warto by się zastanowić, czy czasem też nie łamiemy innej zasady związanej z Solidem, czyli Open Closed Principle. To znaczy, OK, udostępniamy część funkcjonalności, które są jakby skonsolidowane. Gotowe do reużywania przez innych programistów. Ale warto by się też zastanowić, w jaki sposób nasze rozwiązanie mogłoby być rozszerzalne. I mamy oczywiście dwie opcje. Możemy pozwolić, żeby to, co mamy w tym momencie, było w jakiś sposób rozszerzalne w ramach API, które udostępniamy, ale możemy też się zastanowić, czy poszczególne funkcjonalności, zamiast chociażby być kopiowane, jak przed chwilą powiedziałem, może mogą być aplikowane bardzo punktowo. To znaczy, może ja bym nie chciał korzystać z tej abstrakcji i Data Access. Ale bym chciał skorzystać w moim DB kontekście z tego audytu, który przygotowałeś. No to powinno, może powinna być paczka, która tylko udostępnia sam audyt. Jest jeszcze jedno podejście, które właściwie pozwala też trochę szerzej myśleć o tej swobodzie użycia no bo w przypadku tego, co teraz przygotowaliśmy sobie w tej naszej paczce nuggetowej w tym naszym rozwiązaniu związanym z dostępem do bazy danych, no trochę zakładamy, ja też trochę o tym powiedziałem, jeśli chodzi ogólnie o adopcję w organizacjach, że wszyscy muszą korzystać z tego rozwiązania i jak już zaczną z niego korzystać, no to są trochę do niego przyspawani, ale są też takie podejścia, chociażby znane osobom, które pracują w frontendzie, które pozwalają zacząć z jakimś rozwiązaniem, zacząć może z jakimś boilerplate'em, ale potem się na przykład z niego ewakuować. Świetnym przykładem jest Create React App, czyli taki boilerplate dla aplikacji reaktowych na froncie które pozwala w sposób wraz z konwencją, która została zaproponowana przez twórców, rozwijać naszą aplikację, ale pozwala też w pewnym momencie powiedzieć, że dobra, stop, ja już nie chcę, ja się ejektuję z tego, ciągnę za tą dźwignię, katapultuję się z tego rozwiązania, no i idę w swoją stronę, tak naprawdę zaczynając od punktu w czasie, z którym zostałem z tym frameworkiem sam i rozwijam go w kierunku, w którym uważam za słuszny. Jest jeszcze takie jedno podejście, które jest mało popularne, jeśli chodzi. No na pewno dużo mniej popularne niż, niż Dry, czyli Don't Repeat Yourself. Które, z którym chciałbym Was zaznajomić, bo wydaje mi się, że jest, poza tym, co oczywiście sobie teraz powiedzieliśmy, jest bardzo fajnym takim suplementem Dry i nie powoduje też, że te, te samo, to, samo to Dry staje się bardzo szybko nieaktualne. I takim podejściem jest Aha. Taka nazwa. Aha Programming. Które zostało zaproponowane, wydaje mi się, że równolegle przez paru programistów, zwłaszcza w środowisku frontendowym. Ja tutaj mam akurat przed sobą artykuł Kenta Doddsa, który, który w taki sposób opisuje aha programming. Rozwija ten skrót tak naprawdę jako avoid hasty abstraction. No i tak jak sobie myślę o tym, co teraz analizowaliśmy, to właściwie. Samo rozwinięcie tego, tego akronimu AH odpowiada na sporo takich bolączek, sporo na, takich, na sporo takich problemów, które, na które napatoczyliśmy się, omawiając te nasze dwa scenariusze. No, bo jeżeli zastanowimy się, co właściwie zrobiliśmy, to wprowadzaliśmy w tych naszych przykładach abstrakcję bardzo szybko. Wydzielaliśmy coś bardzo szybko i zaczynaliśmy się komitować do tego, co zostało wydzielone. Zamiast tego, Podejście AH, jako suplement, tak naprawdę DRY, a nie jako jego zastępstwo, proponuje żeby no, mimo wszystko preferować duplikację nad, uwaga, błędną abstrakcję. To znaczy, tak jak w naszym przypadku, price, price serwisu, czy tam, price kalkulatora, zależnie od tego, jak to sobie nazwiemy, żeby może zastanowić się, może odroczyć w czasie decyzję na stworzenie jakiejś abstrakcji. Bo może się okazać, że wraz z coraz lepszym poznawaniem naszej dziedziny problemowej albo z coraz szybszym rozwojem naszego programowania, okaże się, że ta abstrakcja zamiast być pomocą dla nas i ułatwieniem, reużywaniem jednej funkcjonalności, czy byciem jednym miejscem, gdzie faktycznie jest enkapsulowana ta wiedza, staje się dla nas bagażem, bo bardzo dużo czasu w nią zainwestowaliśmy, a tak naprawdę nie jesteśmy w dalej w stanie jej rozwijać, bo próbujemy pogodzić wielu stakeholderów, wielu konsumentów, wielu programistów, którzy z tej abstrakcji korzystają. To było na tyle, jeśli chodzi o tematykę dry. Przyznam szczerze, że mam taką cichą nadzieję na takie malutkie zamieszki w komentarzach, jeśli chodzi o wasze podejście do ogólnie reużywania kodu i o to, jak podchodzicie do tej zasady. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania naszego kanału, zachęcam do wbicia na nasze social media, zwłaszcza na Discorda, gdzie... No, może nie takie zamieszki, ale często takie dyskusje mają miejsce na temat zasadności czy braku zasadności różnych podejść. A z mojej strony to tyle, i do zobaczenia!